Chciałem powiedzieć, że rozwój chirurgii wewnątrznaczyniowej, już o tym chyba wspominałem, jest niezwykle szybki, dynamiczny. Trudno wręcz za nim nadążyć, ale zapewniam Państwa, że wielu moich kolegów, polskich chirurgów, doskonale sobie z tym radzi i jestem przekonany, że nasi pacjenci są w bardzo dobrych rękach. Wieloletnia praca jako chirurga naczyniowego, a jak zorientowałem się całkiem niedawno, minęło już 35 lat, nie wiem nawet kiedy, spowodowała, że dość szybko zrozumiałem, że warto chyba być nie tylko użytkownikiem technologii, do jakich mamy dostęp, ale może trzeba byłoby dać również coś od siebie, przede wszystkim pacjentom i takiej zwykłej ludzkiej satysfakcji. Nie ukrywam, dla samego siebie. W związku z tym zacząłem stosunkowo wcześnie współpracę z różnymi firmami produkującymi sprzęt do operacji wewnątrznaczyniowych. Najpierw były to stenty, a w latach 2013-15 pomyślałem o stent graftach jako urządzeniu, który ma szczególne zastosowanie w leczeniu tętniaków aorty piersiowej, aorty brzusznej, tętniaków piersiowo-brzusznych, co spowodowało, że jedna z firm zainteresowała się moim pomysłem i ta współpraca z różną intensywnością trwa do dzisiaj. Dzięki temu udało się zaprojektować i implantować, czyli wszczepiać pacjentom dwa stent grafty oparte na nitynolowym szkielecie, co pozwala, jak zaraz pokażę, na możliwość absolutnego zgniecenia takiego stent graftu, co pokazuje bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o wytrzymałość zastosowanych materiałów. Stent graft charakteryzuje się tym, że możemy go implantować pacjentom tętniakami piersiowo-brzusznymi. Ma takie specjalne ramionka od gałęzienia do tętnic trzewnych, do tętnic nerkowych, ale to są już szczegóły. Ważne, że znalazł on swoje zastosowanie we współczesnej chirurgii wewnątrznaczyniowej i jego druga generacja z tak zwanymi ramionkami wewnętrznymi, inner branchami, które być może będą tutaj widoczne w środku, pozwala na zastosowanie go u większej grupy pacjentów, również z tego typu patologią. Natomiast ze względu na warunki anatomiczne w aorcie piersiowo-brzusznej, w aorcie stępującej, przypuszczam, że będzie on miał większe zastosowanie. Chciałem powiedzieć, że rozwój chirurgii wewnątrznaczyniowej, już o tym chyba wspominałem, jest niezwykle szybki, dynamiczny. Trudno wręcz za nim nadążyć, ale zapewniam Państwa, że wielu moich kolegów, polskich chirurgów, doskonale sobie z tym radzi i jestem przekonany, że nasi pacjenci są w bardzo dobrych rękach. Jeśli podobał Ci się ten materiał, subskrybuj nasz kanał.